Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej części Kurz i Smart. Tym razem znów wybraliśmy się na Podlasie i można powiedzieć dotarliśmy na taki symboliczny koniec świata. Za nami jest już mir, o czym informuje nas właśnie ta symboliczna brama. Dalej już jest Białoruś, ale nie o tym dzisiaj. Dziś pokażemy Wam krótką relację właśnie z naszego wypadu na Podlasie oraz pokażemy Wam recenzję urządzenia CarProRide, którą wykonaliśmy na prośbę producenta. Jest to najzwyklejszy, ale bardzo fajnie działający Android Auto albo CarPlay. Zobaczcie zresztą sami. Jakiś czas temu odezwali się do nas ludzie z firmy CarProRide, producenta elektroniki, głównie samochodowej, ale wprowadzają do swojej oferty również rzeczy do motocykli. I co się okazało? Zapytali, czy nie chcielibyśmy przetestować ich wyświetlacza. Jest to typowy Android Auto, który służy do możliwości przerzucania telefonu na duży wyświetlacz z fajnym, prostym jakby interfejsem. My już takie też pokazywaliśmy kiedyś i wtedy pokazywaliśmy taki, powiedzmy, z niskiej półki chiński produkt, a CarProRide jest troszeczkę wyższej półki produktem, lepszej jakości, co widać od razu, zaraz Wam zresztą pokażemy. I wymyśliliśmy sobie, że mamy te małe Chińczyki, jakoś się nam sprawdzają, więc czemu by nie spróbować produktu troszeczkę droższego i lepszego. Zgodziliśmy się i już szybciutko po 2 tygodniach pojawił się u nas ten produkt. Przyniósł go pan listonosz, rozpakowujemy i jest. Więc nie pozostaje nic innego, niż założyć go do motocykla i podzielić się z Wami opinią na temat tegoż właśnie urządzenia. Zobaczcie sami, jak jest zrobione. Jest kilka opcji tego produktu. My wybraliśmy sobie duży, bo małe mamy, więc wykombinowaliśmy, że przetestujemy duży 7-calowy. Jest to dość spory ekran, ale nadal gdzieś nie wygląda to na motocyklu jak ogromny tablet. Oczywiście, montaż banalny i co jest fajne, bo mamy, w jednym mamy troszeczkę problem, bo przetwornica jest zrobiona z 12V na 5 i to nam tak działa słabo. Natomiast tutaj fajne jest to, że zasilanie tego jest 12V, czyli przetwornica jest wewnątrz, co nie powinno powodować problemów. Druga rzecz, oczywiście jest opcja podpięcia tego pod gniazdo USB, ale tutaj jest przetwornica w drugą stronę. Robi to tak z 5V 12 i obawiam się, że na tym może to nieco słabiej działać, zwłaszcza, że wymaga to gniazda USB 2,5 Ampera, a większość motocykli nadal ma 1-amperowe gniazda, ale przetestujemy, również sprawdzimy, czy na tym będzie to bezproblemowo działać. Sam montaż oczywiście banalny, system podobny do rama, żeby nie mówić ram. Zaraz założymy, zobaczymy, podepniemy się, spróbujemy przeciągnąć szybciutko kabelek pod bakiem, żeby się podpiąć właściwie pod 12 V i odpalimy to urządzenie, pokażemy Wam, jak ładnie wyświetla. Sam montaż jest banalny, standardowo wygląda to jak przy wszystkich złączach rama. Zakładamy po prostu uchwyt na kierownicę z kuleczką, do tego mamy drugi uchwyt i montujemy nasze urządzenie. Mamy zamontowane urządzenie, jest przymocowane do kierownicy. Spróbujemy to uruchomić za pomocą złącza USB, bo zaraz będziemy się z tym męczyć, musimy zdjąć zbiornik, żeby gdzieś tam puścić ładnie kabelki, ale zobaczmy, jak to działa po podpięciu do USB. O, przekręcamy zapłon i startuje. Słuchajcie, startuje dość szybko, bo ja już to przed chwilą podpinałem pod akumulator. Trzeba się połączyć z telefonem. Telefon, o, bardzo ładnie, bardzo szybko już się połączył. Wystarczyło go odblokować. Przed chwilą go połączyłem po prostu, dlatego teraz poszedł tak szybko. Do samego połączenia dosłownie wystarczy w telefonie wybrać właściwe urządzenie, połączyć się. Pyta o potwierdzenie zgodnie z jakimś tam kodem, potwierdzamy i już to funkcjonuje do ogarnięcia naprawdę w 30 sekund. Aplikacje typowe, takie jakie są dostępne zawsze, w tym przypadku na CarPlayu, to jest CarPlay. Sprawdzimy później jeszcze na Android Auto, natomiast na CarPlayu wszystko jest to, co jest na wszystkich CarPlayach. Możemy sobie słuchać muzyczki, możemy sobie, o, proszę bardzo. To jest uruchomione po raz pierwszy, więc pewnie chwilkę będzie chodziło wolniej, ale jak najbardziej możemy działać. Mamy nawigację, mamy wszystkie najważniejsze rzeczy. Potem przetestujemy jeszcze, z jakimi aplikacjami to działa, z jakimi nie działa i przede wszystkim zabieramy to na wyjazd i sprawdzimy, jak spisuje się to w warunkach bojowych, czym oczywiście się z Wami podzielimy.
a zatem pojeździliśmy z naszym urządzeniem Carpool Ride. Przetestowaliśmy je zarówno na szutrach, jak i na asfaltach, jeździło na Harley'u i jeździło na naszym Guciu. Troszkę pojeździliśmy i powiem tak, kilka spostrzeżeń. Po pierwsze, bez żadnego problemu, w odróżnieniu do nawet niektórych fabrycznych CarPlay'i, to się łączy. Zobaczcie, jaką chwilę dosłownie potrzebuje to urządzenie, żeby połączyć się z telefonem. Przekręcamy zapłon, urządzenie się uruchamia i praktycznie dosłownie już po krótkiej chwili. Mamy połączone. Co istotne, działają tutaj wszystkie najważniejsze dla każdego nawigującego aplikacje. Mamy Google Maps, mamy Osmanda i mamy oczywiście Janosika. To wszystko tutaj bez problemu chodzi. Chodzą również mapy Apple, z których ja akurat nie korzystam, ale jeżeli ktoś by chciał, to chodzą. A jeśli już mowa o Harley'u, słuchajcie, to urządzenie przeżyło jazdę na Harley'u i to dość długą, a to naprawdę jest dobry test, bo Harley wibruje i wszyscy doskonale to wiedzą, że wibracje na Harley'u są ogromne. I tutaj, jeżeli ktoś chce używać telefonu jako nawigacji, radzę nie przyczepiać do Harley'a telefonu bezpośrednio, bo to się może źle skończyć dla telefonu. Jeśli oczywiście używacie jakiegoś taniego telefonu, nic mu się nie stanie, ale jeśli jest to na przykład świeżo kupiony iPhone za parę tysięcy złotych, to po prostu szkoda. To urządzenie całkowicie wykluczy ten problem, bo iPhone'a możecie mieć w kieszeni, a wszystko będziecie mieć tutaj na dużym wyświetlaczu. Zobaczcie, jak fajnie się akurat komponuje z naszą Dyną i jej nową owiewką. Ale co jest istotne, to się nie wiesza. Bez najmniejszego problemu współpracuje to z kaskiem i komunikatorem Nolana, bo z tym akurat to łączyliśmy. I co ciekawe, naprawdę bardzo fajnie to działa. W trakcie jazdy można robić na przykład rzeczy tego typu. Robimy sobie szukaj, możemy użyć mikrofonu i bez problemu wpisujemy stajnia motocyklowa. Proszę bardzo, znajduję stajnię motocyklową, rozpocznij. I nie ma najmniejszego kłopotu, więc da się to również obsługiwać głosowo. Bardzo fajna rzecz, zwłaszcza kiedy jedziecie na motocyklu, potrzebujecie dodać jakiś punkt, można tutaj zrobić dodaj, szukaj i bez najmniejszego problemu dołożyć kolejny punkt na naszej trasie. Bardzo fajnie to działa. Kilka słów o samym wyświetlaczu. Ja postanowiłem, albo inaczej, postawiłem na duży wyświetlacz. Nie wiem, czy to do końca było dobre, ale fajnie widać w trakcie jazdy, chociaż faktycznie jest trochę wielki. Natomiast nie o samej jego wielkości, a o funkcjonalności tego wyświetlacza. Po pierwsze, bardzo dobrze widać go w słońcu. Nie ma kłopotu, nie ma żadnych takich sytuacji, że coś się odbija i tracimy widok. Druga rzecz, działa w deszczu. Nic się nie uruchamia samo, możemy dotykać w rękawiczce, bo to jest istotne. To jest jedna z rzeczy, dla których ja się zdecydowałem na tego typu urządzenie, że mogę je bez problemu obsługiwać w trakcie jazdy w rękawiczce, czy nawet po zatrzymaniu. I początkowo miałem z tym mały problem, bo próbowałem trafiać w te wszystkie przyciski. Nie ma sensu, dusimy paluchem i wtedy działa najlepiej. Proszę bardzo, trzeba to po prostu używać, a nie dorabiać ideologii do tego, żeby gdzieś próbować trafiać w te strzałeczki. Absolutnie nie ma sensu. Natomiast sama funkcjonalność urządzenia w dużym stopniu zależy od aplikacji, bo każda z tych aplikacji ma swoją wersję na Android Auto czy na urządzenie Apple'owskie. I to z tego wynika, ile tutaj mamy funkcji, ile mamy możliwości. Ja jestem zadowolony, będę z tym jeździł. Co więcej, ponieważ nie kosztuje to fortuny, pozakładam sobie do każdego ze swoich motocykli, których używam turystycznie, żeby nie trzeba było tego urządzenia przekładać, bo to może kilka osób irytować. Nie ma tutaj opcji wypinania, trzeba to odkręcić z uchwytu i rozpiąć wtyczkę. Mnie to nie irytuje, natomiast wiem, że kogoś może. Kolejna rzecz. Te urządzenia dzisiaj są w fajnej opcji dla posiadaczy BMW między innymi, gdzie możemy to wpinać w oryginalne uchwyty. Ja nie testowałem tego oryginalnego uchwytu BMW, ale zapewne jak poszukacie w internecie, znajdziecie kogoś, kto to robił. Czy polecam to urządzenie? Powiem tak, ja będę z nim jeździł i tak to pozostawię. Jeżeli chcecie znaleźć to urządzenie, dowiedzieć się, ile kosztuje i kilka szczegółów na jego temat, macie link na dole w opisie naszego filmiku. Możecie sobie tam kliknąć i to urządzenie dokładnie sprawdzić. A ja teraz zabiorę Was na Podlasie, gdzie w miniony weekend spędziliśmy naprawdę bardzo fajne dwa dni na eksplorowaniu i przede wszystkim jeżdżeniu szutrami i przepięknymi, całkowicie pustymi asfaltami. Zapraszam. Tym razem eksplorowanie Podlasia rozpoczęliśmy w miejscowości Jałówka.
skąd szutrową drogą udaliśmy się do, można powiedzieć, symbolicznego końca świata. Bramy z napisem Mir. Tak, tam za tą bramą kończy się świat, a zaczyna się Mir. Z umownego końca świata udaliśmy się przepięknymi asfaltami, jak widzicie, puściutkimi, z naprawdę fajnymi widokami w kierunku szlaku tatarskiego, zobaczyć jakieś meczety, a przede wszystkim podziwiać drogi, bo my pojechaliśmy na Podlasie głównie po to, żeby pojeździć po fajnych drogach. Zwiedzanie zostawiamy sobie na później. Zwiedzać można zimą, kiedy nie da się jeździć na motocyklu. Teraz trzeba się najeździć, bo to jest najfajniejszy okres na to, żeby tych kilometrów narobić jak najwięcej. Zobaczcie, jak fajne są drogi na Podlasiu. Fakt, może nie ma bardzo wysokich gór, ale widoki i tak cieszą oko, zwłaszcza dlatego, że jest zielono, pięknie i pusto. Za nami meczet w Bochonikach i tych meczetów jest tutaj sporo. Jest to oczywiście pozostałość po Tatarach sprowadzonych dawno temu na tę ziemię. Zresztą całe Podlasie to troszeczkę taki tygiel kulturowo-religijny. Mamy tutaj masę cerkwi, masę kościołów rzymskokatolickich i dość sporo naprawdę meczetów. I to jest fajne, można tutaj zobaczyć, jak ci ludzie ze sobą egzystują wspólnie, pomimo tego, że mają skrajnie różne wierzenia. I nam się to bardzo podoba. Jedziemy pojeździć dalej i poszukać troszeczkę fajniejszych dróg do pośmigania szutrami. Podlasie to również bardzo fajny kontakt z różnymi klimatami. Tutaj mamy na przykład stajnę w Wojnowicach. Na pewno można tutaj pojeździć na koniach, ale są też, zobaczcie, osiołki. Ja bardzo lubię osiołki, bo po prostu bardzo dobrze kojarzą mi się kraje, w których są osiołki. Zobaczcie, jaki fajny. Cześć, osiołek. Typowa podlaska szutrówka, zobaczcie. Tych dróg tutaj są naprawdę, chciałoby się powiedzieć, setki kilometrów, bo nie wiem, ile ich dokładnie jest, ale można tak cały dzień jeździć takimi szutrówkami bez najmniejszego problemu i wcale nie trzeba tego specjalnie szukać. To są normalne drogi oznaczone na mapie, bardzo często wręcz, ze znakami, zupełnie normalne drogi gminne, gdzie można się wyszutrować, wyszaleć do bólu i w 100% legalnie. Co ciekawe, znajdujemy się bardzo blisko granicy z Białorusią, zresztą przejeżdżaliśmy przed chwilą koło Płotu. Co chwilę mija nas Straż Graniczna, co chwilę mija nas wojsko. Pozdrawiamy i chłopaki odpowiadają pozdrowieniem i tyle. Nikt nas nie zatrzymał, nikt nas nie legitymował, więc jest tutaj zupełnie normalnie. Cały ten nakręcany w mediach jakiś dziwny klimat jest bez sensu. Przyjeżdżajcie tutaj, bo co ciekawe, my spotykamy bardzo mało adwenczerów. Wręcz w Szutrze nie minęliśmy chyba jeszcze żadnego motocykla. A to bardzo dziwne, bo tu naprawdę jest pięknie i jest gdzie pojeździć. Na noc postanowiliśmy zatrzymać się w Białymstoku. I przyznam szczerze, jest to moja pierwsza wizyta w Białymstoku. Nigdy wcześniej nie byłem w Białymstoku. Może przejazdem, ale nigdy nie byłem tam zwiedzać. Fajny rynek z fajnymi knajpkami i ogromny pomnik. Bóg, honor, ojczyzna. To taka wizytówka chyba Białego Stoku. Jest też knajpa motocyklowa. My niestety w niej nie usiedliśmy z jednego podstawowego powodu. Chciałem napić się lokalnego piwa. Może Żubr nie jest moim ulubionym piwem, ale w Białymstoku chciałem napić się Żubra. I nie było to łatwe. Okazuje się, że większość knajp sprzedaje tyskie, a Żubr jest ewenementem. Ale oczywiście znalazłem. Kolejny dzień to znowu szutrowanie. I tych szutrów naprawdę jest tam od groma. Najeździliśmy się jak małe dzieci, pobawiliśmy się w piaskownicy. Bo kupę tych szutrów jest mocno piaskowych ze względu na pogodę. Po prostu było mega, mega sucho. Ci, którzy nie chcą jeździć po piachach, mają masę bardzo fajnych, bardzo szybkich i bardzo pustych asfaltów. Jest tam naprawdę gdzie wyjeździć się do bólu. Ale co ciekawe, nie spotykaliśmy zbyt dużo motocykli. I to dziwne, bo Podlasie powinno obecnie być jednym z głównie wybieranych kierunków, może w ten sposób, dla motocyklistów, bo tam jest wszystko to, co motocykliści, zwłaszcza ci dosiadający adwenczerów, ale nie tylko, lubią najbardziej. Fakt, w Białymstoku spotkaliśmy ze dwie grupy motocyklistów, ale to, jak było widać, oni głównie chyba upalali tam asfaltami, bo jedni byli na chopperach, drudzy byli niby na adwenczerach, ale takich mega czyściutkich. Więc zakładam, że chłopaki jeździli asfaltami, bo ich również jest tam w bród, wcale nie trzeba zjeżdżać na te szutry. Oczywiście, jak ktoś chce, szutrów jest pod dostatkiem. Zobaczcie zresztą sami, jak fajne są te drogi. I co ciekawe, w pełni legalne. Nie ma żadnych
problemów z jazdą po tych szutrach. To są normalne drogi gminne, często oznakowane z ograniczeniami prędkości i tak dalej, i tak dalej. Mega, mega fajny region do wyszalenia się na motocyklu. Jeśli już będziecie zwiedzać Podlasie, warto zajechać do Drohiczyna. W Drohiczynie znajduje się muzeum, czy też jak tutaj brzmi napis, wystawa starych motocykli. Warto zajechać, bo jest tutaj kilka fajnych sztuk. Mam nadzieję, że pozwolą nam wewnątrz nagrywać i kilka z nich Wam pokażemy. Ja w tym muzeum byłem już kilka razy, ale najfajniejsze jest to, że za każdym razem jest coś nowego. Tym razem, zobaczcie, zawitał w tym muzeum przepiękny polski sokół. Obok mamy przepięknego Indiana, pamiętającego czasy wojny, ale zobaczcie bardzo ciekawą markę i bardzo rzadką w Polsce, wręcz prawie nieznaną, czyli markę FN. Nie byłoby w tym nic cudownego, motocykl jak wiele z tamtej epoki, poza przednim zawieszeniem. Zawieszenie tutaj jest rewelacyjne. Mamy tutaj przepiękny wahacz, ale nie jak wiele motocykli z tamtej epoki, pchany, bo wahacz pchany jest czymś, można by powiedzieć, w tamtych czasach normalnym w motocyklach. Nie, tutaj mamy wahacz, chciałoby się powiedzieć ciągniony. Normalne zawieszenie, zobaczcie, wahaczowe, gdzie tu jest mocowanie osi wahacza, tutaj jest resorowanie. Bardzo ciekawy patent i to nie tylko w jednym modelu. Obok stoi drugi model, trochę bardziej skomplikowanym zawieszeniem, ale działającym na bardzo podobnej zasadzie, czyli wahacz wleczony, bo tak by go chyba należało nazwać. Mówimy na długim kablu. Na długim kablu możemy sobie chodzić, podświetlać. Latareczka. Element, ale też, jak mamy na przykład doczepioną chociażby przyczepkę, to możemy to zrobić jako... Dzisiaj robi się moda na markę Royal Enfield, a tutaj mamy bardzo fajnego Enfielda. Jeszcze oczywiście pod nazwą Enfield India, bo bardzo, bardzo wiele lat Enfield indyjski nie mógł używać marki Royal. Była ona zarezerwowana dla Brytyjczyków. Zmieniło się to pod koniec poprzedniego wieku, ale tutaj bardzo fajna sztuka, bo jedna z pierwszych, jedna z okresu, kiedy produkowano je jeszcze bez większych zmian, czyli taki Angliczek w wersji indyjskiej. Zobaczcie, jak piękny ma znaczek. Java Chopper z silnikiem od Twinsporta 350, zbiornikiem chyba z CZ175. Taki dziwny, chciałoby się powiedzieć, wynalazek. To jest 95 rok, czyli już takie czasy, można powiedzieć, mocnego kapitalizmu, a Czesi dalej produkowali swoje Jawy i fajnie, i produkują je do tej pory. I tego powinniśmy im zazdrościć. Jest tutaj sporo motocykli z czasów mojej młodości, można powiedzieć. MZ-ka 150, CZ-a 350, taką miałem. Jeszcze 6-woltowa, patrząc na zegary. I co jest fajne, są one w takim stanie jak znalezione. I bardzo dobrze, bo obecnie jest moda na takie przerestaurowywanie tych KDL-i. Ja tego nie lubię. One dziś wyglądają lepiej po renowacji, niż wyglądały jako nowe w sklepach GS-u. Ale jest też fajna kolekcja Junaków. Mamy przejściówkę i dwie siódemki. Fajnie, jeżeli ktoś potrzebujesz szczegółów, stoją koło siebie, można się dobrze przyjrzeć. A na pewno jak poprosicie, ktoś Wam zdejmie taśmę i będziecie mogli zobaczyć bliżej. I dalej kupa KDL-u. Po prawej stronie MZ-ki jest gazela. Stare dobre przysłowie mówiło, wsiądź w niedzielę na gazelę, a na pewno tłok Ci zmiele. No nie był to produkt z najwyższej półki. Jest też trochę WS-ki jakieś mamy, proszę bardzo. Mamy WFM-kę i mamy SHL-kę. SHL-ka jest chyba moim ulubionym dwusuwem z tamtych czasów. Ta ma dość ciekawy kolor. Pytanie, czy to jest kolor? Nie, raczej nie jest to oryginalny kolor. Ja nie kojarzę takiego przynajmniej, ale umówmy się, nie kojarzę wszystkiego. Dopytamy.
Rewelacyjna, fajna instalacja. Lubię takie instalacje. A w niej, zobaczcie, przepiękny, chciałoby się powiedzieć, strychowiec, chociaż tutaj raczej powinniśmy powiedzieć stodołowiec Harley JD. Bardzo fajny. I to, co jest ciekawe w tym muzeum, jest tutaj masę motocykli europejskich, belgijskich, francuskich, marek, które naprawdę bardzo niewiele osób w Polsce zna, a tutaj można je obejrzeć, przypomnieć sobie ich historię i zobaczyć kilka eksponatów, zarówno odrestaurowanych, jak i w takim stanie właśnie świeżo znalezionym. Zobaczcie, jakie to są ciekawe konstrukcje. Tutaj mamy silnik dwucylindrowy, rzędowy, ale wzdłużny, niepoprzeczny, tak jak przyzwyczajono nas do tego, że wyglądają one w motocyklach. Jest i oczywiście przepiękna, chyba w najfajniejszym kolorze, biała dziesiątka, choć ten kolor odcieniem na pewno nie jest oryginałem. Powinna być troszeczkę bardziej taka kość słoniowa z tego, co pamiętam, ale i tak fajnie, że tych lunaków jest tutaj tyle. Jest też fajna kolekcja motorowerów przypominających nam o naszym dzieciństwie, czyli motorowery z KDL-u. A tutaj jeden z ostatnich eksponatów, jaki trafił do muzeum. Jest to Simpson znaleziony w stanie takim, można powiedzieć, ciągłego użytkowania, czyli nie poddawany żadnym specjalnym zabiegom renowacyjnym, ale z bardzo fajnym patentem. Ponieważ kiedyś tego typu motorowery służyły, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, jako takie środki normalnego, codziennego transportu, a o samochodach można było pomarzyć, robiono różne patenty pozwalające na to, żeby przewozić jak największą ilość pasażerów. I tutaj zobaczcie, bardzo fajny patent na wożenie dziecka. To jest oryginał, czy to jest dorabiane? To jest oryginał, ale oryginał robiony w tamtych latach, czy to sprzedawano jako dokładka do Simpsona? Robiony z epoki przez właściciela. Okej, okay, czyli twórczy oryginał, zrobiony w epoce, nie że wyposażenie dodatkowe Simpsona, bo o to mi chodziło, ale słuchajcie, jak fajnie zrobione. Tutaj sobie siadał kierowca, kładł sobie dzieciaka, mógł go trzymać kolanami, dzieciak trzymał się kierownicy i wszyscy byli mega zadowoleni, nikomu to nie przeszkadzało. A o kaskach, kto by wtedy założył kask na motorower? Tych motorowerów jest tu zresztą sporo. Mamy Motorynkę, mamy Kadeta, mamy Ogara z silnikiem rometowskim, bo występowały również silnikiem Jawki, ale to chyba każdy wie. Mamy Komarki, mamy fajnego Rysia. Może jest skundlony, bo ma wsadzony silnik z Komara, ale jest to Ryś tutejszego listonosza, używany jako motocykl do codziennego rozwożenia poczty, motocykl, motorower. I bardzo fajnie, że takie coś trafia do muzeum w formie niezmienionej, bo powinniśmy pamiętać te czasy takimi, jakie były, a nie takimi przerestaurowanymi. Te dzisiaj WS-ki, jakieś WFM-ki poodrestaurowywane, słuchajcie, to nigdy tak nie wyglądało. To zawsze miało praktycznie nowe, już miało trochę rdzy na śrubach, jak tylko dostało pierwszego deszczu, bo tak te pojazdy były produkowane. I tyle. Fajnym jest natomiast Pegas. To dość rzadki egzemplarz, zobaczcie. Zbiornik z tyłu na bagażniku, tutaj nie ma zbiornika, taki typowy motorower. Nie wiem, czy to jest oryginalny silnik w Pegasie, bo chyba nie do końca. Ponieważ jak zapewne wielu z Was wie, głównie zajmujemy się szkoleniami motocyklowymi z mechaniki, chyba odpalę sobie poszukiwania takich eksponatów. Pamiętam je z dzieciństwa, kiedy na fizyce i to już w podstawówce tłumaczono nam na nich zasady działania silnika. A widzę, że coraz rzadziej można je spotkać. Chyba uruchamiam poszukiwania. Jeśli macie coś fajnego, to dajcie znać. Oczywiście Indiana, Sokoła, czy o Harley'u nie wspominając, wszyscy kojarzymy z silnikami V, ale zobaczcie, jaki piękny Royal Enfield, przedwojenny, z 1933 roku, z bardzo fajnym silnikiem w układzie V. Skoro już mówimy o V-kach i o tym, że kojarzą one nam się z Indianami, Harley'ami czy Sokołem, to zobaczcie boksery. Dziś bokser definitywnie kojarzy się z BMW. Ale nieprawdą jest to, że tylko BMK i głównie BMK robiła boksery. Boksery robili kiedyś wszyscy, łącznie z Harley'em. Zobaczcie, jakie tutaj mamy fajne motocykle. Brytyjskie Douglasy, proszę bardzo, na bokserach. Mamy Francuzy, o których wspominałem. Ten motocykl można by bardzo łatwo pomylić z BMW. A nie jest to BMW, jest to francuski motocykl. Ale jeden tutaj z motocykli bardzo mocno przykuł moje wzrok i zainteresowanie. Zobaczcie Douglasa. Piękny Douglas, Brytyjczyk, ale jak ładnie ma umieszczony silnik boksera. Nie tak jak nas przyzwyczajono do tego, tylko wzdłużnie, poprzecznie, nie, w tym momencie to chyba powinniśmy powiedzieć poprzeczny bokser, bo ten silnik jest postawiony poprzecznie, nie wzdłużnie. Oczywiście biorąc pod uwagę ułożenie wał. Naprawdę jest tutaj masę fajnych motocykli. My polecamy to miejsce jako fajne miejsce na przerwę w trakcie właśnie zwiedzania Podlasia. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek. Pamiętajcie o tym, żeby polubić,
żeby subskrybować i żeby udostępniać, gdzie tylko się da, nasz kanał, bo nam to bardzo mocno pomaga.